To spadnie w tym sezonie z ekstraklasy. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o Piłce. Kilka dni temu publikowałem taki materiał, w którym analizowaliśmy terminarze czołowych drużyn w Polsce, zastanawiając się, która ekipa będzie miała najlepszy początek wiosny. Dzisiaj pochylimy się nad podobnym problemem, natomiast pod lupę weźmiemy drużyny, które mówiąc wprost, mają duży Problem, okupują miejsca w Nizinach tabeli ekstraklasy. Konkretnie, chodzi mi o drużyny od miejsca 13 do 18, więc 6 teoretycznie najsłabszych ekip, Ekip, które miały największe problemy w tej rundzie jesiennej tego sezonu ekstraklasy. Zanim jednak zaczniemy, zanim wejdziemy w ten świat analiz cyferek, liczb i dat, zachęcam Was wszystkich serdecznie do przycisku subskrybuj. Koniecznie sprawdźcie, czy jesteście subskrybentami. Cel na najbliższe tygodnie, być może miesiące, to jest 15 tysięcy subów, także koniecznie to sprawdźcie. Pamiętajcie też o czymś takim jak w górze pod filmem, a teraz nie ma co przedłużać, zaczynamy. Żeby odpowiednio wejść w ten klimat, klimat drużyn, które znajdują się na samym dole tabeli i zastanowić się, jakie mają szanse na to, żeby w Ekstraklasie pozostać, warto porównać sobie to z poprzednimi latami, a więc sezon 21-22, a także rozgrywki poprzednie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę grafikę, mam nadzieję, że zrobiłem ją w miarę czytelną. Kolumna po lewej stronie to jest oczywiście sezon 21-22, ta na środku to są rozgrywki 22-23, natomiast po prawej stronie oczywiście sezon aktualny, no i też tymi kolorami czerwonymi zaznaczyłem, drużyn, które oczywiście pożegnały się z Ekstraklasą. Pamiętamy ten przykład, dość kuriozalny Wisły Płock, a więc czwarta lokata po dziewiętnastej kolejce, natomiast na samym końcu spadek z Ekstraklasy, jeżeli chodzi o rozgrywki 21-22, no to tak jak widzicie Biała Gwiazda, punktów 21 na tym etapie sezonu, Górnik Łęczna lokata 16, no i Termalika, która okupowała ostatnie miejsce po dziewiętnastej kolejce, jeżeli chodzi o takie pierwsze wnioski, wnioski, które same się nasuwają, no to widzimy, że ostatnia ekipa, która właśnie znajdowała się na lokacie ostatnio po 19 kolejce spadła i także co ciekawe Pechowa 13 lokata, więc odpowiednio w sezonie 21-22 wisło Kraków natomiast przed rokiem miejsce 13 Pechowe w tym przypadku zajmowało Lechia Gdańsk. No ale dobra, nie warto się skupiać specjalnie na przeszłości. Sprawdźmy stan aktualny i aktualne terminarze sześciu najsłabszych ekip Ekstraklasy. Zacznijmy sobie od pozycji 13, którą obecnie zajmuje Krakowie. Jak w tej chwili widzicie, terminarz pasów prezentuje się następująco. Zrobiłem to podobnie jak w tym materiale poprzednim o tych najlepszych drużynach Ekstraklasy. A więc, kolorem żółtym zaznaczyłem czołowe ekipy. Mam tutaj na myśli drużyny od 1 do 6. Natomiast, kolorem czerwonym, drużyny, które plasują się na lokatach 13-18. Więc, bezpośrednio konkurenci, w tym przypadku Krakowi, do walki o. Utrzymanie, jak w tej chwili widzicie, dwóch rywali. Ma Krakowie, z którym będzie biła się, no mówiąc wprost, bezpośrednio o pozostanie w elicie to jest odpowiednio warta także Korona. Wcześniej to jest mecz domowy z Radomiakiem, dwa wyjazdy do Lubina i do Gliwic, później wspomniane konfrontacje, które będą takimi meczami w cudzysłowie o 6 punktów z Wartą i z Koroną, i na samym końcu tego maratonu, tego, tego początku rundy wiosennej to jest domowe spotkanie z widzewem Łódź. Nie zatrzymujemy się, patrzymy dalej. Teraz sprawdzamy terminarz. Drużny, która zajmuje miejsce 14, a więc puszczy niepołomicę. W tej chwili przed Beniaminkiem z niepołomicy taki terminarz: a więc dwie delegacje. Najpierw do Mielca na spotkanie z miejscową Starą, a później konfrontacja przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa. Następnie mamy domowy mecz z Zagłębiem Lubin, wyjazd do Łodzi na spotkanie z uks em z drużną, która jest bezpośrednim rywalem puszczy, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. No i później kończymy ten maraton dwoma arcytrudnymi spotkaniami, bo jest to najpierw mecz u siebie z Rakową. Natomiast później to jest konfrontacja ze śląskim, a więc trzy ekipy naprawdę mocne z czołówki tabeli Ekstraklasy, natomiast jeden rywal z tych nizin tabeli, a więc EUKS, który podobnie jak Puszcza, będzie walczył o przetrwanie. No i patrzymy w kierunku drużyny, która obecnie co prawda nie znajduje się w strefie spadkowej, ale że jest spokój, to tego na pewno nie można powiedzieć. Chodzi mi konkretnie o 15. wartę. Poznań. tak wyglądają plany trenera i podopiecznych trenera Dawida Szulczka. Jak widzicie w tej chwili to jest najpierw mecz domowy z Rakowem, później wyjazd do Chorzowa na starcie z Ruchem, mecz domowy z Radomiakiem, delegacje do Krakowia i spotkanie z Krakowią, mecz domowy z UKS-em i wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Dwójka trudnych rywali. Raków, Lech i dwójka, i przepraszam, trójka rywali, z którymi Warta będzie rywalizowała o przetrwanie. Oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli chodzi o Wartę, no to te mecze wyjazdowe będą w teorii łatwiejsze, bo wiemy jak gra drużyna z Poznania w tym sezonie, jak wyglądała na jesień, że te mecze w Grodzisku były bardzo słabe, ledwie jedna wygrana z Górnikiem Zabrze, natomiast jeżeli chodzi o taką tabelę gier wyjazdowych, no to Warta wyglądała naprawdę świetnie, natomiast no nie ma słabszego zespołu, jeżeli chodzi tylko o mecze Domowe. To jest na pewno gdzieś element, gdzie drzemią rezerwy, jeżeli chodzi o warty. Natomiast no, na to też warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o terminarz warty Poznań. I teraz patrzymy na ekipę, która znajduje się w strefie spadkowej, która świeci na czerwono. Chodzi konkretnie o Koronę Kielce. Tak wyglądają plany drużyny z Suzuki Arena. Jak w tej chwili widzicie, najpierw to jest mecz domowy. Bardzo istotna konfrontacja z EUKS-em. Następnie mam wyjazd do Zabrze na starcie z Górnikiem. Domowy mecz z Legią. To można powiedzieć, w cudzysłowie, będzie taki rewanżyk za to starcie w Pucharze Polski, gdzie oczywiście Korona awansowała. No i właśnie wspomniany mecz w Krajowym Pucharze. To jest finał z Jagiellonią, także mecz po pierwsze bardzo istotny. Podejrzewam z perspektywy. Perspektywy korony, no bo obok tej ligowej rywalizacji, no to jest to, a więc Puar Polski, czym pewnie żyją kibice w Kielcach, ale z drugiej strony też ten rywal nieprzypadkowy, no bo to jest Jagielonia, więc obok Śląska największa rewelacja tej rundy jesiennej Ekstraklasy. Później z kolei mamy mecze z Zagłębiem Lubin, to jest wyjazd i dwa domowe starcia, najpierw z Krakowią, a później z Pogonią Szczecin. Można powiedzieć, że korona ma naprawdę trudny terminarz, jeden z trudniejszych, bo jest to trójka rywali z czołówki, wliczając oczywiście Jagielonię w Płarze Polski i dwóch rywali, z którymi korona będzie walczyła o przetrwanie w ekstraklasie Powoli zmierzamy ku końcowi i przede wszystkim, najpierw patrzymy na Beniaminka z Chorzowa. Później zajmiemy się tym drugim Beniaminkiem, który radzi sobie równie słabo. Natomiast na początku ruch ekipa trenera Janusza Niedźwiedzia. Tak wyglądają plany niebieskich: to są najpierw dwa domowe mecze. Najpierw ten hitcher z Legią, gdzie jest gdzieś no, ogromna motywacja, i ten stadion w Chorzowie będzie naprawdę pulsował, jeżeli chodzi o kibiców ruchu, ale i też Legi. No bo przecież ponad 4000 karanyów, jeżeli chodzi o kibiców stołecznej drużyny. Później mamy starcie domowe z Wartą. Mecz z bezpośrednim rywalem, jeżeli chodzi o pozostanie. Następnie mamy delegację do Białego Stoku i konfrontację z Jagielonią, a wiadomo, jak Jagielonia grał u siebie, czy właściwie grało u siebie w tej rundzie jesiennej. Później mamy mecz w domu z Piastem, spotkanie wyjazdowe ze Stalą Mielec, no i mecz z górnikiem Zabrze. Z górnikiem, który przecież no jest rywalem bardzo ekskluzywnym, jeżeli chodzi o te historie chorzowsko-zabrzeńskie. No i też to będzie dobra przestrzeń na rewanż. No pamiętamy, jak wygląda ta konfrontacja w Zabrzu w rundzie jesiennej. Zwycięż Minimalne górnika, natomiast te mecze zawsze wzbudzają dodatkowe emocje. No i można powiedzieć, że to będzie też mecz taki na szczycie, jeżeli chodzi o ruch. Natomiast, przede wszystkim, no cel niebieski jest prosty: a więc walka w każdym spotkaniu o trzy punkty, by utrzymać się w ekstraklasie. No, i teraz patrzymy na ekipę, która ma, wydaje mi się, bardzo łatwy terminarz. No, może nie łatwy, to jest złe określenie, natomiast terminarz o tyle wygodny, że mierzy się głównie z tymi głównymi konkurentami do utrzymania się w Ekstraklacie. Chodzi mi konkretnie o EUKS Łódź. Tak zresztą wygląda terminarz Rycerzy Wiosny. Najpierw to jest mecz z Kroną na wyjeździe. Następnie mecz bardzo interesujący, no bo derbowy, z widzewem Łódź u siebie. Natomiast później słuchajcie, mamy tak: wyjazd do Szczecina, wyjazd do Mielca, i na samym końcu tego powiedzmy maratonu, początku wiosny. Puszcza także warta, najpierw mecz domowy, a później wyjazdowy Mówi, mówimy więc o trzech konfrontacjach z tymi rywalami teoretycznie słabszymi. Do tego oczywiście należy dodać ten mecz z widzewem, a wiadomo, jakie to są starcia na linii UKS RTS, także tutaj naprawdę będzie się działo. Natomiast generalnie gdy miał sobie tak to wszystko podsumować, no to myślę, że mimo wszystko UKS ma taki terminarz najlepszy. E, pod takim kątem, że można tutaj punktów nazbierać. Natomiast wiadomo, jak wygląda tabela, że drużyna Piotra Stakowca mówiąc wprost, ma gigantyczne problemy i musi drżeć, jeżeli chodzi o pozostanie w ekstrem Klasie, no bo taki jest stan rzeczy, że tylko zebranych 10 punktów to na pewno nie czyni optymistycznej wiosny. Oczywiście warto dodać, że jeżeli chodzi o te terminarze, no to musimy pamiętać o meczach zaległych, więc spotkaniach, które się nie odbyły w tej rundzie jesiennej, z przyczyn przede wszystkim pogodowych. No chodziło też że jedno spotkanie, które gdzieś nie można było po prostu go wepchnąć, konkretnie konfrontację Korony Kielce z Rakowem Częstochowa. Natomiast jeżeli chodzi o te mecze przełożone, no to właśnie obok spotkania Korony, z mistrzem Polski. Pamiętajmy też o konfrontacji w Gliwica, która została przerwana z uwagi właśnie na śnieżną aurę. A więc mecz, piasty, puszcza. A także spotkanie, które miało się odbyć w rundzie jesiennej, a nie odbyło się z uwagi na pogodę. To jest konfrontacja w Mielcu, gdzie Stal nie zagrała swojego spotkania z EUKS-em. A więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że te trzy wspomniane ekipy, a więc Korona puszcza, a także UKS mają jeden mecz zaległy, mają taki lekki handicap, natomiast to też specjalnie wiele nie zmienia. Jeżeli chodzi o te plany, nastawienia na początek rundy rewanżowej Dajcie koniecznie znać, czy materiały w tym charakterze, w tym klimacie Wam odpowiadają. Myślę, że to jest ciekawa sprawa, żebyśmy sobie przeanalizowali terminarze, a zwłaszcza ten początek, no bo to zawsze jest gdzieś taka przestrzeń do ewentualnej trampoliny w tabeli, albo żeby się ją gdzieś zakopać. Wiadomo, że ta druga opcja no nie jest specjalnie na rękę nikomu, natomiast to też nam często gdzieś determinuje rywalizację, że albo drużyna może fajnie wystartować, mając w teorii słabszych rywali, albo wprost przeciwnie, ma rywali naprawdę wymagających i mocnych, no i może tych punktów po prostu nie nazbierać. Na samym końcu pamiętać należy, i to jest chyba najważniejsze, że Ekstraklasy to jest liga najbardziej nieprzewidywalna i tutaj niczego, mówiąc wprost, pewni być nie możemy, natomiast fajne to jest gdzieś, żeby sobie pospekulować, podyskutować i, to, i przede wszystkim porównać, jeżeli chodzi o wszystkie ekipy, które chcą walczyć o pozostanie w Ekstraklasie. Dzięki, tak to wyglądało, zachęcam Was oczywiście standardowo do subskrypcji kanału, czerwony guzik na dole, pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek, wtedy będę Wam przychodziły powiadomienia no i też nie obrażę się oczywiście za kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.